Dzień dobry, kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku cyklu 7 Wieszaków. Jeżeli jesteście tutaj po raz pierwszy, to bardzo się cieszę, że zajrzeliście na ten kanał. Mam na imię Justyna i bardzo lubię modę, ale cenię sobie zdroworozsądkowe podejście do tego tematu. Dlatego też zachęcam w pierwszej kolejności do zaglądania do naszych szaf, korzystania z zasobów, które już mamy, a jeśli idziemy na zakupy, to niech to będą zakupy przemyślane, dobre jakościowo i takie, które zostaną z nami na dłużej. A jako że mamy październik, a więc jesień, to myślę, że duża część z nas sięga w tym czasie po marynarki. Dlatego dzisiaj moja propozycja, czyli 7 stylizacji z karmelową marynarką w roli głównej. Zapraszam serdecznie. To główna bohaterka dzisiejszego odcinka, czyli marynarka. Ta moja jest nieco przeskalowana. Kupowałam ją razem w zestawie, czyli kupiłam cały garnitur. To jest produkt polskiej marki Bombshi i to jest w składzie przede wszystkim wiskoza z dodatkiem poliamidu. To, co ważne i co chciałabym tutaj zaznaczyć, to to, że ten mój egzemplarz marynarki to jest jednak marynarka dosyć cienka i ona nie może funkcjonować jako okrycie wierzchnie na jesień. Ale polecam Waszej uwadze na przykład marynarki nieco grubsze, wełniane, bardzo często na przykład w kratę, które już same w sobie mogą być nie tylko marynarką, ale również rodzajem kurtki czy płaszcza. Myślę, że to też jest bardzo ciekawe rozwiązanie, zwłaszcza kiedy te temperatury jeszcze na to pozwalają. A teraz już 7 inspiracji na dzisiaj, 7 stylizacji z karmelową marynarką w roli głównej. A jeśli będziecie słyszeć jakieś dziwne bulgoty, to się nie zdziwcie, bo w tym samym pomieszczeniu, w którym nagrywamy, słuchajcie, trwa aktualnie produkcja domowego wina. Ta-dam! Tak, tak, produkujemy na własne potrzeby. Nie, nie sprzedajemy. Pierwsza stylizacja to jest połączenie cienkiej wiskozowej sukienki w niebieskim kolorze z takim kwiatowym wzorem z kozakami w beżowym z kolei kolorze o takiej dosyć szerokiej cholewce, w dodatku ażurowej, więc coś tam się troszkę na tych kozakach, słuchajcie, dzieje. I to jest taka stylówka, która mi przypomina nieco styl boho. Bardzo mi się to połączenie podoba. Co prawda, tak jak mówię, sukienka jest dosyć cienka, dlatego na pewno tutaj, gdybym wychodziła na zewnątrz, dodałabym również cieliste rajstopy, dodałabym pewnie jakąś podkoszulkę dodatkowo jako warstwę docieplającą, ale przejdźmy do głównej bohaterki dzisiejszego odcinka, a więc za chwilę dodam marynarkę karmelową, która nieco nam tę stylizację zmieni, zmieni nieco jej charakter. Tak się to, słuchajcie, prezentuje już z marynarką. Myślę, że bardzo ciekawe, bardzo fajne połączenie. Dla mnie to jest taka stylizacja na co dzień, dlatego też dodaję tutaj brązowy shopper. Torebka, która pomieści naprawdę, naprawdę wszystko. Jeśli chodzi natomiast o biżuterię, to dzisiaj kolczyki, które mają swoją premierę w cyklu 7 wieszaków i to są koła w złotym kolorze z kamieniem pirytu.
To, co bardzo ciekawe i bardzo takie, myślę, funkcjonalne w przypadku tych kolczyków, to to, że kamienie możemy sobie zdjąć i wtedy te kolczyki już nie są takie właśnie w stylu boho wspomnianym, ale zostają nam bardzo klasyczne złote koła do takich może bardziej eleganckich stylizacji. Więc myślę, że to też taki aspekt, na który przy kupowaniu biżuterii naprawdę warto zwrócić uwagę. I to jest moja pierwsza jesienna propozycja, inspiracja dzisiaj dla Was, gdzie główną rolę gra właśnie karmelowa, wiskozowa marynarka. Stylizacja druga to taki trochę miks stylistyczny, bo z jednej strony mamy dosyć elegancką koszulę w taki florystyczny wzór, a z drugiej dżinsy o prostej nogawce poszarpanej u dołu. Dodałam tutaj też brązowy pasek ze srebrną klamrą, a jeśli chodzi o biżuterię, to są to kolczyki, również srebrne, z bursztynem. Bursztyn jest tutaj w dwóch kolorach, a do tego pierścionek srebrny z motywem warkocza. Jeśli chodzi o buty, to tym razem postawiłam, słuchajcie, na dwukolorowe baleriny granatowo-brązowe, co oczywiście kolorystycznie nawiązuje do koloru koszuli. Jak jesteście tutaj ze mną troszkę bliżej, to wiecie, że ja tego typu kolorystyczne nawiązania w różnych elementach stroju naprawdę bardzo, bardzo lubię. I tutaj mamy z jednej strony taki strój nieformalny, no bo te dżinsy, ale z drugiej dosyć elegancki, no bo koszula. Więc myślę, że tutaj spokojnie jest to taki strój na właśnie półformalne spotkania. Na jakieś spotkanie z rodziną, spokojnie na wyjście z przyjaciółmi. Może być do pracy, jeżeli u Was w pracy akceptuje się dżinsy, aczkolwiek pamiętajcie, że tutaj jest ten motyw porwanej nogawki, więc myślę, że może to być posunięcie dosyć ryzykowne. W takim wypadku pewnie wybrałabym klasyczne granatowe dżinsy o prostej nogawce, bez tych takich dodatkowych szarpań, tak to nazwijmy. No, ale pora też na marynarkę. Tak się to prezentuje jako całość. Marynarka, jak już mówiłam, nieco przeskalowana, ale przez to też bardzo wygodna i nawet jestem w stanie pod tę marynarkę założyć nieco grubszą bluzę czy też sweter, nad czym nie ukrywam, bardzo, bardzo mi zależy, bo ja też połączenia marynarkowo-bluzowe bardzo lubię. Dodaję ten sam shopper, który już się pojawił w poprzedniej stylizacji, bo jest to stylówka na co dzień. Jak widzicie, nie ma tutaj okryć wierzchnich, ale w każdym z tych przypadków tym okryciem wierzchnim byłby mój przeskalowany beżowy trencz. Jeżeli macie ochotę zobaczyć, jak wygląda, to odsyłam Was do poprzedniego odcinka, on się tam pojawiał, a to jest moja druga inspiracja z karmelową marynarką na jesień. Kolejna stylizacja z sukienką, tym razem wiskozowa, koszulowa sukienka w taki retro, florystyczny print, który bardzo, bardzo mi się podoba. Ja już o tej sukience wspominałam na tym kanale. Ona pojawiła się w mojej szafie w ramach współpracy z polską marką. Natomiast ja przyznaję, że do tej pory nosiłam ją tylko sezonowo. To znaczy nosiłam ją najchętniej z leginsami, grubszymi rajstopami, z jakąś podkoszulką pod spodem, coś z wełny merynosa, na przykład jakiś top, i to wystarczyło, żeby w tym sezonie jesienno-zimowym ta sukienka się super sprawdziła, na przykład z długim czarnym kardiganem. Natomiast w tym roku wzięłam ją ze sobą na wakacje i ona się super sprawdziła w podróży, super się sprawdziła latem. Okazało się, że jest bardzo cienka, przewiewna, stąd też potrzeba tej dodatkowej warstwy docieplającej w tym sezonie chłodniejszym. Ale to, co dzisiaj dla Was przygotowałam, to coś, co pewnie
będzie pewnym rodzajem szaleństwa. Nie tylko dla mnie, ale też dla części z Was i wiem, że pewnie nie każda z Was po coś takiego by sięgnęła, bo zestawiłam tę sukienkę właśnie z czarnymi botkami skórzanymi w taki nosek w szpic na obcasie i do tego dodałam beżowe skarpetki, grube beżowe skarpetki. To jest nawiązanie kolor skarpetek do tego, co tu się dzieje w tym retroprincie. To jest taki modowy smaczek. Ja przez wiele, wiele lat byłam naprawdę bardzo zachowawcza, jeśli chodzi o dodawanie takich właśnie modowych elementów. Wydaje mi się, że ja w gruncie rzeczy jestem taką jednak tradycjonalistką w tej materii, natomiast muszę Wam powiedzieć, że ja w tym zestawieniu po prostu bardzo fajnie się czuję. Jest to zupełnie coś nowego, ale myślę, że coś, w czym moi znajomi tej jesieni będą mieli szansę mnie zobaczyć. Dodajemy do tego karmelową marynarkę. Troszeczkę podciągam tutaj rękawy, żeby nadać sylwetce lekkości. Jeśli chodzi o biżuterię, to jest to dokładnie ta sama biżuteria, te same kolczyki oraz pierścionek, które pojawiły się w poprzedniej stylówce. No i torebka. Tym razem troszeczkę bardziej elegancka, ale chciałabym zwrócić Waszą uwagę, że jest to taki rozmiar torebki, która może spokojnie służyć zarówno jako taka torebka na specjalne wyjścia, specjalne okazje, jak i jako torebka na co dzień, bo ona naprawdę jest już dosyć pojemna. Także to jest moja kolejna stylizacja z karmelową marynarką. Mam nadzieję, że ten skarpetkowy trik przypadł Wam do gustu równie mocno jak mnie. Pora na biel jesienią. Słuchajcie, w zeszłym roku, kiedy pokazałam stylizację już tak na sezon jesienno-zimowy z białymi jeansami typu mam fit, to pojawiły się takie głosy troszeczkę zdziwienia, że sięgam po biel w takim sezonie, umówmy się, kiedy dosyć często pojawiają się deszcze, jakieś błoto i tak dalej. Więc ustalmy sobie jedno, to jest zdecydowanie stylówka na słoneczne i suche dni. Natomiast myślę, że po prostu nie ma żadnego powodu, żebyśmy, jeśli lubimy jakiś element w naszej garderobie, to rezygnowali z niego w określonym sezonie, o ile jesteśmy w stanie go jakoś ograć. Czyli tutaj ja bardzo rzadko, mimo że są to dżinsy naprawdę mega uniwersalne, bardzo rzadko sięgam po nie, dużo rzadziej niż spodziewałam się, kiedy je kupowałam. Natomiast też tego lata powiem Wam, że miałam je na sobie, nie wiem, może jeden raz, więc jest mi zwyczajnie szkoda chować je znowu do szafy na pół roku i nie korzystać, zwłaszcza, że są to naprawdę spodnie bardzo wygodne. Więc dzisiaj stylizacja, czyli białe dżinsy, a raczej takie złamana biel z białym t-shirtem, który ma tutaj taki srebrny element, srebrny nadruk. To srebro nawiązuje z jednej strony do biżuterii, którą już widzieliście w poprzednich stylówkach, czyli to jest pierścionek z motywem warkocza oraz kolczyki z bursztynami srebrne. Do tego brązowy pasek, który też ma tutaj srebrną klamrę. Tak, tak, słyszę te wszystkie głosy, które już mówią, że pięknie przecięłam sobie w połowie sylwetkę. Tak, przecięłam i zrobiłam to naprawdę bardzo świadomie. Ja wiem, że zasady dobrze jest znać, ale dobrze jest też znać je po to, żeby świadomie je łamać. A więc tutaj wykorzystałam brąz, który pojawi się za chwilę w przypadku torebki. Co na nogi? Białe, skórzane sneakersy, ale ponieważ moje skórzane sneakersy mają tutaj z tyłu taką beżową wstawkę, a w październiku jest już jednak dosyć chłodno, nawet jeśli jest to najcieplejszy październik od lat, no to dlatego też dodałam tutaj, słuchajcie, skarpetki i to są skarpetki w beżowym kolorze, tak, jest metaliczną nitką, więc powiedzmy, że nieco bardziej
ozdobne. Nie mam z tym problemu, żeby nosić skarpetki do sneakersów. Wiem, że niektórzy nakładają tylko takie stópki. Jeśli o mnie chodzi, to też nie mam zamiaru ograniczać sobie możliwości korzystania z butów tylko do tego sezonu cieplejszego. Dodaję marynarkę. Podbijam sobie standardowo, słuchajcie, rękawy. No i mamy taki naprawdę mega luźny, mega swobodny strój do śmigania na co dzień, do biegania tych kilometrów, które musimy codziennie zrobić, do załatwiania codziennych sprawunków. Tak jak powiedziałam, ja zdaję sobie sprawę z tego, że może to nie jest oczywisty wybór tabiel. Być może wiele osób uzna, że jest to też pomysł niepraktyczny, natomiast mnie się to naprawdę bardzo podoba i w takiej szarej rzeczywistości, bardzo często już październikowej, myślę, że możemy spokojnie dodać sobie nieco bieli, troszeczkę te nasze stylizacje rozjaśnić. Całość uzupełniam pojemnym szoperem. I to jest właśnie super luźna stylówka. Karmelowo-brązowo-biała. No i kolejne nieoczywiste połączenie, czyli szarość z beżem. To było coś, co, słuchajcie, odkryłam chyba 2 lata temu. Wcześniej wydawało mi się, że to są kolory, których kompletnie nie można ze sobą połączyć. Okazało się, że wręcz przeciwnie, można i może to wyglądać naprawdę, naprawdę fajnie. Tutaj bardzo cienki, szary golf, to jest połączenie wełny z jedwabiem, zestawiłam z falbaniastą spódniczką mini i tutaj zauważcie proszę, że ta szarość pojawiła się na tym golfie nie bez przyczyny, ponieważ jeśli chodzi o motyw na spódniczce, to tam też pojawia się kolor szary. Do tego dodałam beżowe kozaki przed kolano o szerokiej cholewce. Robi nam się tutaj razem ze spódniczką znowu ten taki styl boho, więc też to połączenie opcji mini z tymi kozakami już dzisiaj się pojawiło. Jeśli chodzi o biżuterię natomiast, to tym razem sięgnęłam zarówno po kolczyki srebro z bursztynem, jak i pasujący do tego naszyjnik oraz pierścionek srebrny z motywem warkocza. Dodaję na wierzch karmelową marynarkę. I tak to się, słuchajcie, ze sobą połączyło. Szarość i beż, połączenie zdecydowanie nieoczywiste, a od jakiegoś czasu również przeze mnie lubiane. Do tego najchętniej mój brązowy szoper, ponieważ też ten brąz, który się tutaj pojawia na szoperze, nawiązuje do tego, co się dzieje na motywie, który jest na spódniczce. Więc kolejna już dzisiaj stylówka, gdzie pojawiają się odsłonięte nogi, więc myślę, że te dziewczyny, które mogą śmiało powiedzieć, że nogi są ich atutem i chciałyby je troszkę pokazać jesienią, powinny być z dzisiejszego odcinka całkiem zadowolone. Dajcie znać, co myślicie w komentarzach. Biżuteria pozostała dokładnie ta sama. Natomiast zamiast spódniczki pojawiają się spodnie. Te moje to są spodnie z ekoskóry, czego, jak już wielokrotnie powtarzałam, nie polecam. Od mniej więcej 2 lat nie kupuję niczego z ekoskóry, a jedynie donoszam te rzeczy, które jeszcze w mojej szafie są, ponieważ uważam, że też proekologiczne zachowanie to nie jest nagle wywalenie wszystkiego, co w tej szafie było, więc tak jak powiedziałam,
Na razie mam jeszcze spodnie z ekoskóry. Pewnie w przyszłości będę chciała zakupić spodnie ze skóry naturalnej. Natomiast do tego dodałam bardzo podstawową koszulkę czarną, przylegającą z rękawkiem o długości 3/4. No i botki, które mają też już naprawdę kilka lat. Zresztą widać pewnie, że to nie jest jakiś super modny fason. Zresztą powiem Wam szczerze, że zastanawiam się coraz bardziej, czy nie nagrać jakiegoś odcinka podcastu dotyczącego trendów i mojego podejścia w ogóle do kwestii tego, co jest aktualnie modne. Myślę, że to mogłoby być dosyć ciekawe, zwłaszcza jak na kogoś, kto opowiada o ubraniach. Natomiast ja naprawdę staram się mieć dosyć praktyczne podejście do tego tematu i wychodzę z prostego założenia. Jeżeli coś lubię, jeżeli bardzo chętnie to noszę, albo jeżeli to przetrwało lata, jest w bardzo dobrym stanie, mnie się styl jakoś super mocno nie zmienił, to dlaczego miałabym z tego rezygnować? Tylko z powodu tego, że ktoś gdzieś powiedział, iż jest to już niemodne. A więc raz jeszcze, bardzo podstawowa bluzka, do tego spodnie z ekoskóry, nieco rozszerzane tutaj na biodrach, co w przypadku mojej sylwetki jest jak najbardziej pożądane, stąd też w poprzedniej stylówce na przykład ta falbaniasta sukienka, ponieważ ja w ramionach jestem szersza aniżeli w biodrach, więc w przypadku bioder spokojnie dodaję sobie nieco objętości, żeby wyrównać proporcje sylwetki. No i jeśli chodzi o uzupełnienie całości, to oczywiście wkracza karmelowa marynarka. I do tego, słuchajcie, coś, co się w mojej... O, chyba teraz będzie mnie słychać. Coś, co się w mojej szafie pojawiło ostatnio i to jest w ogóle, słuchajcie, cudeńko. To jest taka ręcznie wycinana torebka, kopertówka, bardzo taka surowa, do tego splątana jedynie rzemieniem i rzemień służy tutaj jako zapięcie. To, co jest fajne, to to, że ten rzemień występuje w tej torebce w dwóch opcjach, czyli i w czarnej, i w takiej karmelowej, ponieważ tutaj pojawiła się taka beżowo-karmelowa marynarka, więc ja wybrałam tutaj te opcje, gdzie kopertówka związana jest również karmelowym rzemieniem. I tak się, słuchajcie, prezentuje to jako całość. To jest pewnie taka propozycja na jakieś spotkanie, może bardziej eleganckie. Spokojnie można by w to pójść, w tym na przykład do teatru, na jakieś spotkanie, na jakąś kolację, myślę, że też. Nie jest przesadnie elegancko, ale już coś się tutaj dzieje. Te buty na obcasie, ta kopertówka, marynarka, myślę, że sprawiają, że ten taki element w postaci dosyć swobodnych jednak spodni jesteśmy w stanie jakby zabrać do stylizacji, wziąć do takiej stylizacji, użyć do stylizacji, która w swoim założeniu ma być jednak nieco bardziej elegancka. Tym razem na finał czarna bawełniana sukienka od polskiej marki Semfim. Sukienka, która już się tutaj pojawiała w co najmniej kilku odcinkach. Jedna z najwygodniejszych sukienek, jakie mam w swojej szafie. Słuchajcie, no to, co tutaj zwraca uwagę, to oczywiście ten dosyć nietypowy dekolt. Ja połączyłam tę sukienkę z dokładnie tą samą biżuterią, którą widzieliście w poprzedniej stylówce, ale do tego dodałam jeszcze jedwabną, taką złotawą apaszkę. To złoto nawiązuje na przykład do koloru bursztynu, który się pojawia przy naszyjniku i przy kolczykach, ale też do koloru marynarki. Jeśli chodzi o buty, to ja tutaj pokazałam tę wersję z skórzanymi czarnymi balerinami. Natomiast spokojnie możemy tę sukienkę ograć, dodając do niej kozaki wysokie na obcasie albo dodając do niej botki na obcasie. Naprawdę też się da i też wygląda to rewelacyjnie. Także to jest
sukienka, która, jak powiedziałam, jest naprawdę bardzo, bardzo wygodna. Ja mam z tego materiału dwie sukienki w swojej szafie, dwie sukienki od tej samej marki. Ja mam tę sukienkę w wersji na ramionczkach na lato oraz w wersji, jak widzicie, na ten sezon jesienno-zimowy. Po prostu ta sukienka na tyle dobrze mi się sprawdziła, że postanowiłam jeszcze dokupić sobie wersję letnią. Dodatkowo z takich informacji być może praktycznych dla niektórych dziewczyn, tutaj jeśli chodzi o tę sukienkę, pojawia się dodatkowa warstwa na biuście, więc jest możliwość noszenia tej sukienki zarówno z bielizną w postaci biustonosza pod spodem, jak i można z tej bielizny zrezygnować, bo tak jak powiedziałam, jest dodatkowa warstwa, więc tutaj w zależności od okoliczności, od tego, czy możemy sobie na coś takiego pozwolić i od waszych jakby prywatnych preferencji. Więc sięgam po marynarkę. A do tego kopertówka, która już się również w poprzedniej stylówce pojawiła. Tutaj pojawia się też taki kontrast, zauważcie, ta sukienka jest przylegająca mocno do ciała, natomiast marynarka jest szeroka, jest przeskalowana i też jest to w moim przypadku jak najbardziej zabieg celowy, żeby troszeczkę sylwetkę odciążyć. Możemy spróbować podwinąć sobie nieco tutaj rękawy i te nadgarstki lekko odsłonić. I tak jak wspomniałam, tak się to prezentuje w całości. Te baleriny możemy też zastąpić oczywiście szpilkami, czułenkami, w zależności od waszych preferencji, w zależności od tego, co macie w szafach. No i to jest moja propozycja taka na kolację, na jakieś bardziej uroczyste spotkanie, na przykład urodziny babci, spokojnie damy radę, ale nie tylko. Więc jak najbardziej jest to taka opcja bardziej elegancka, ale myślę, że spokojnie w tym zestawieniu z marynarką można by to również wykorzystać na przykład do pracy. Ja dodałabym wtedy pewnie jakiś pasek tutaj dodatkowo, no i myślę, że spokojnie też taka wersja by się obroniła. I to już wszystko, co przygotowaliśmy dla was na dziś. Mam nadzieję, że ten odcinek przypadł wam do gustu. Dajcie znać w komentarzach, która z zaprezentowanych stylizacji spodobała wam się najbardziej. Zachęcam was też do odwiedzenia tutaj na YouTubie zakładki Społeczność, gdzie komunikuję się z wami pomiędzy wrzutami kolejnych filmów. A jeżeli macie ochotę poznać mnie troszkę bardziej i zobaczyć, co myślę nie tylko o modzie, ale też o różnych, bardzo różnych sprawach, to zapraszam na mojego Instagrama. Moje konto to okiem_wariatki_style. Będzie nam też niezmiernie miło, mnie i Miśkowi, jeżeli postawicie nam wirtualną kawkę w serwisie Buy Coffee Tu, bo to jest dla nas takie klepnięcie po pleckach i powiedzenie hej, hej, robicie naprawdę fajną i dobrą robotę. Ale jeżeli nie możecie sobie na to pozwolić, to zachęcam do wspierania naszego kanału również na inne sposoby. Możecie to zrobić subskrybując, komentując, udostępniając nasze filmy. Także mam nadzieję, że z tej formy wsparcia również skorzystacie, a my mamy wtedy taki sygnał, że chcecie do nas wracać i chcecie, żebyśmy dalej przygotowywali dla was 7 wieszaków. I to już wszystko na dzisiaj. Trzymajcie się ciepło, bawcie się modą i kupujcie mądrze. Do zobaczenia.